Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a dzisiaj ze mną jest Dejwik i Neon. Ale jak serdecznie witasz widzów, jak serdecznie, w jakim stopniu? Ja witam ich najserdeczniej na świecie, no nie wiem, o co ci chodzi. Wow, na samym początku zostawcie łapkę w górę, wbijmy może, nie wiem, ile chłopaki wbijemy łapkę w górę, no powiedzcie no. 17 tysięcy. 17 tysięcy, ale ty jesteś szalony. Dobrze, słuchajcie. W takim razie, każdy, kto ogląda ten film, koniecznie musi zostawić łapkę w górę. Zostawiamy 17 tysięcy łapek w górę, zobaczymy, czy nam się to uda. Ja twierdzę, że nie, ale jeżeli jesteście tacy ambitni, to rozsyłajcie to do znajomych, mówcie, zostawiajcie łapki i wbijmy 17 tysięcy łapek w górę. No, let's go! Jak to się uda, to robię challenge. Jaki challenge? Coś musi być motywacja. Polish odbyt challenge. Nie no, chyba ty. Ale zrobimy może challenge... Ja mam dla ciebie challenge. No jaki? Wykonasz skok jak małysz. Ale skąd? No ja ci zbuduję platformę. Zbudujesz mi platformę w Minecraft? Ale ja bym chciał zrobić taki challenge. Taki challenge chciałbym zrobić, że mógłbym siedzieć przed komputerem i coś by mi utrudniło, musiałbym cały odcinek tak nagrać. A nie, to 24 godziny stream masz zrobić, jak będzie tyle. Właśnie o tym sobie pomyślałem. O, ej, to nie jest głupie. Dobrze, jeżeli chcecie 24 godziny streama, to 17 tysięcy łapek pod tym odcinkiem. To jest raczej niemożliwe, słuchajcie. Rekord to jest tam chyba 8 tysięcy u mnie. Więc 17 tysięcy to jest ponad do zrobienia. Opacy to wydaje, że jest to nie do zrobienia. Mi się wydaje, że jest to nie do zrobienia. To jest moim zdaniem niemożliwe. Ale jeżeli jesteście ambitni, to proszę bardzo, próbujcie. Dobra, w dzisiejszym odcinku pozwiedzamy troszkę. Przede wszystkim chciałem wam pokazać... Chodźcie chłopaki, chodźcie ze mną. Chciałbym wam pokazać... Jest to duże? Znaczy wam nie, bo wy już to wiecie, o co chodzi, nie? Ale ja bym chciał pokazać wam wieżę, którą mają, ponieważ zbudowaliśmy wieże obserwacyjne. Tutaj mamy dwie takie, ale myślę, że fajnie by było zbudować ich troszkę więcej, ponieważ tu jest jedna, którą zbudował Dejwik. Ona jest taka... No fajna, no ale nie pokaźna za bardzo. Ale kurczę, posłuchaj, nie miałem materiałów na dalszą budowę tego konceptu. Ja rozumiem, ale to na pewno ją jakoś rozbudujemy. Bardzo fajna jest, w ogóle wyjdę na nią, bo nigdy na niej nie byłem, szczerze mówiąc. To teraz jest fajna, tak? Teraz to jest fajna. Dobra, tam weź się, uspokój. Tu by fajnie szyby można włodać, żeby nie wypaść, wiesz? Zdrajco polskiego narodu. Rzucam ci pochodnie, masz. Ej, tu się nie da wejść. Ale spokojnie, ja tutaj jestem. Nie, spoko. Ja was tutaj podrzucę. O, ej, udało się. Ale dobra. Nie! Ty debilu! Ja to też padłem. Co za flak, no. O nie, teraz nam się itemy zmieszały. No i teraz nie wiemy, co jest czyje. Nie, ja wiem, ja to było wszystko moje. A ja nie widziałem, jak on mnie zrzuca, bo zamknąłem oczy na ten czas, bo się śmiałem. I nagle patrzę, a już lecę w dół. Dobra. O nie, tu są jeszcze jakieś... Czekaj, masz buty? Widziałem, że mam buty. O, super. Ale daj mi moją klatę. Tam jest za tobą. Poka klatę. Tutaj jest, dobra. Dziękuję. Dobra, to jest pierwsza wieża, idziemy na drugą wieżę. Z drugiej to już tak łatwo nie spadniemy. No, tamta idziemy. Druga wieża to jest wieża, którą ja zbudowałem. Nie Neon, więc... znaczy nie Dave, Neon nie ma swojej wieży jeszcze, ale fajnie jakbyś Neon zbudował jakąś wieżę, wiesz? Dobra, no, mam wyzwanie, Szczypson. No. Szczypson ma pokazać klatę. Dobra, proszę bardzo, jestem za tym. Wam klatę. Szczypson musi pokazać klatę. Ale fajna klata, ale potężna klata, widać. 50 była wyciskana na siłowni nieraz. Dobra, 50 to ja jedną ręką wyciskam. Bo kurczę, ale on jest przepotężny. 50 to ja na jedną stronę biorę i to na luzie. Pokażesz Pudziana. No i ta wieża moim zdaniem jest o wiele fajniejsza, bo jest większa. Ej, bo widzę jestem w tobie, Dejwik, wiesz, nie widzę gdzie... O, dobra. Co ty gadasz? Nie, no ładnie, nie. Dawaj go! A nie, nie! No! Dawaj go! Dobra, mam pomysł, chłopaki. Nie mieczem. Dobra, wypychamy go. Nie no, nas zabije, on ma potężnie... Teraz! Nie, no blisko było. Nie! Dejwik! Nie no, nie wypchnę go. No idź tam, no. Co jest? Pajak ucichli. Kurczę, idę po itemki. Ale no mnie zepnął. Bo ja zaraz zginę. A Neon się poddał. Co jest z Neonem? A Neon się wyciszył. Dobra. Ja już żyję. Neon miał problem. No, Neon miał chwilowy problem. Dobra, wracamy. O nie, bo to są twoje itemy. Dobra. Spoko, na chillku. Pokazałem wam wieżę. Ej, co tu się tak świeci? Kurde, a pochodnia tu jest dobra. Już myślałem, że tu jest jakieś podziemne pomieszczenie znowu kosmitów czy innych takich. Dobra, lecimy teraz do statku kosmicznego, ponieważ tam się troszkę pozmieniało, nie będę ukrywał.
Ja tam troszkę popracowałem, popracowałem tam troszkę i chciałem wam to pokazać, bo tego to chłopaki jeszcze nie widzieliście. I co zrobiłeś tam, Szybson? Co ty mogłeś zrobić? No, ja zrobiłem coś, co jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebne, no, ponieważ ja... Czy jest to twoja firmóweczka? Jest to moja firmóweczka, ja się tym zajmuję na Falionowie i ogólnie zawsze. Więc no, musiałem to zrobić. Nie byłbym sobą, jakbym tego nie zrobił. Więc zrobiłem po prostu laboratorium. I już wiem, co to laboratorium? Laboratorium, tak się mówi. Nie? Laboratorium. 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 Laboratorium? Nie, pisze się laboratorium. A laboratorium? Nie, nie. Kurczę. Laboratorium. Pisze się przez R. Laboratorium. Raroratorium. Naprawdę. Ja też byłem w szoku, nawet pomyliłem się i w jednym z odcinków napisałem w tytule laboratorium. Laboratorium! Ale się pisze laboratorium. Chodźcie do UFO, chodźcie do UFO. Idę do UFO, do statku kosmicznego. Ja tutaj kilka razy byłem, żeby tak sobie poprzeglądać, co tutaj jest. Kosmitów tu ani razu nie widziałem, poza tymi, co tu wokół tego łażą, ale jakoś niespecjalnie mnie, wiecie, niespecjalnie mi zabraniają tu wchodzić, więc mogę jakoś. Ała, nie bij mnie, dlaczego ty nie bijesz? Ała, jak mnie ta noga bije. Dobra, wchodzimy tu i patrzcie, tu zrobiłem laboratorium. A, i tu też wyjście do góry się pojawiło, to nie ja zrobiłem już. Tutaj ci kosmici zrobili i tu jest sterowiec. W sensie tu są stery, tu na górze. Neo, Saturnus. A umiesz obsługiwać to? Umiesz to obsługiwać? Tak. No to dawaj, lecimy. Dobra. Teraz? Nie mogę, czekaj. A teraz patrzcie, lecimy. Wow, jak się położył! Położył się na chwilę, ej, to by się udało. Dobra, chłopaki, chodźcie tu, zobaczycie, co tutaj jest. Ja nie mogę tu przejść. Bo tu się troszkę pozmieniało. Tutaj to białe to są tablice, to są tablice, na których się zapisuje wzory chemiczne. Fajna tablica, nie? Tylko jeszcze nie wynalazłem kredy, która będzie po tym pisała. Nie rozwalaj mojej tablicy! Ej, nie było drzwi, postawiłem wam drzwi, chłopacy, jak co. O, ale super. Teraz trzeba będzie zapytać, żeby wejść. Myślę, że to są dobre. Ty nie rozwalaj mojej tablicy! Nie masz wstępu do tego laboratorium. A! Chłopacy, bo jeszcze... Laboratorium. Chłopacy, jeszcze pieca nie było, chłopacy, ale ja już... Pa, zamurował nas wariat. A, to flag. Dobra, poczekaj, wezmę sobie papierosa, bo już nie wytrzymam zaraz. Jeszcze papierosa, ma trzymaj papierosa. Daj. A udłuźcie się tam. Ale tu jest tlen. Znaczy nie ma, bo mam... No nie, patrz jak nas zamurował. Chodź tu, ale Mariusz. Chłopaki, powiedzcie mi, jak oceniacie moje laboratorium? 2/10. Nie jest takie fajne. Na Palionowie było fajniejsze, nie? Ja daję... Też mi się bardziej na Palionowie podobało, bo tam miałem bardziej dopracowane. Dłużej nad nim pracowałem. Jedyne, co jest fajne w tym laboratorium, to łóżko, które tam postawiłem. A właśnie, to zabrałeś, czy nie? Nie. Jedyne fajne to są te drzwi właśnie. Te drzwi mi się bardzo podobają, dodają design temu miejscu. Ale po co tutaj łóżko? W sensie, może być, ale w tą stronę tak dane. Oj, to jest pół. Kto tam? Ale tego się nawet nie da otworzyć, bo tu nie ma przycisków. Zaraz to na ziemi, zróbcie na ziemi przyciski, błagam, ja chcę mieć drzwi, w których będzie na ziemi przycisk. A nie płytka naciskała. Tomasz. Przycisk. Patrz, czekaj. Jaki bez. A w drugą stronę? Ej, wiem, teraz trzeba zrobić tak, jak chce się w drugą stronę wyjść, to patrz, to się obsługuje w ten sposób. O, właśnie to. O kurczę. To jest totalnie useless, ale trudno. Ale te piece też tu nie pasują, moim zdaniem te piece nie powinny stać ja w tym miejscu. Zobaczyć minę kosmitów, którzy by zobaczą swój statek po tym wszystkim. No ale też bym chciał zobaczyć. O, tu tam zrobię piece, tutaj tu monitoring, chłopaki. A nie, spadłem! Tu tam piec, o. Ej, monitoring to nie jest głupie, żeby tu zrobić monitoring. A jak się robi kamerę w Minecraft? Ja umiem. Ta? Zrób kamerę w Minecraft. Dobra, już się tutaj robię kamerkę w Minecraft, dobra. Ja nawet nie wiem, jak się robi kamerę w Minecraft. Masz. To jest kamera wielofunkcyjna. Kamera? O, no. Ale to jest taka 360. Ja bym ją postawił gdzieś wyżej, stary, wiesz? Patrz, dobra, może postawmy nie ma ją. Postawmy ją w jakimś takim miejscu, żeby. Na suficie? Na suficie zawiesić? Da się? No pewnie. Patrz, pewnie, że się da. To niezłe zawieszenie na suficie, a teraz jak pozwali to pod tym, to co się wydarzy? To ona będzie lewitować. No widzę właśnie. Odleciała, no odfrunęła. Bo ja ją chciałem. Ale to bardzo fajne. Nie wiedziałem, że ty, że twoimi papierosami są i kamery i to... Znaczy, że to coś jest i papierosem i kamerą. Ale to jest fajne, papieros wielofunkcyjny. A, jest wielofunkcyjny papieros. Elektryczny. Elektroniczny papieros. Elektroniczny, no. No i co? No i chyba tyle, nie? Już można by było... Nie, czekaj, jeszcze nie. Że co jeszcze nie? Że dziękuję za oglądanie. No, no ja nie zabijaj tak mnie. Chciałbym już tak rzec. Pokazałem laboratorium, myślę, że laboratorium jest całkiem ciekawe. O nie, zaatakował mnie Enderman. A mnie atakuje jakiś kurczę burak, Neonek Games. Ale ich tu jest za dużo, chłopaki. One są, o mam perłę, lecę tam do was. Ale dlaczego ty bijesz? Ała, na Lorda Dariusa! Dlaczego ty bijesz Lorda Dariusa?
Lord Dachius! Wzywam! Wzywam cię, Lordzie Dachiusie! Dobra, a i właśnie idźmy spać. A. Nie trafił. O Pacek, kto jedzie do mojego killoffa? Ja idę! Ej, nie mogę wsiąść do... Nie kto, mogę się kto wskakuje na killoffa? Nie mogę się położyć na tym łóżku. Czekaj. Jak nie możesz? Ja będę mógł. A, nie można. Ła. No kurde, ale jesteś flakiem. Ale mam no nie zabijaj mnie, proszę, proszę, nie zabijaj mnie, bo mam mało. Dobra, biorę to łóżko, biorę je do siebie. Dobra. Nie jesteś na killoffa, no przestań. Kładźcie się, chłopaki, kładźcie się. Zaraz, zabijesz spać, mnie, no pora nie spać, idźcie spać. Łopata. Leżycie? Dobrze, to jak już jest dzień, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę, tak jak powiedzieliśmy na początku odcinka. 17 tysięcy łapek w górę, co jest moim zdaniem niemożliwe i robimy 24 godziny stream. 24 godziny stream z Minecraft, z Palionowa i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku, na razie, pa pa!